Czas na przedświąteczne, wigilijne spotkania organizowane przez firmy, znajomych, jak również mniej bądź bardziej formalne grupy i stowarzyszenia. W piątek 29 listopada w Karczmie Franca Józefa w Trzyńcu na motowigilijce spotkali się motocykliści z regionu. Spotykamy się chyba 20 lat już i to jest taka ekipa, jeździmy razem, ekipa nawet 60 km stąd, co kumple jeżdżą i jeździmy na takie różne zloty, spotkania. No ja wiem, że też jeździcie do Cieszyna na rozpoczęcie sezonu motocyklowego i na różne inne wydarzenia. Tak, na pewno. Współpracujemy z SCI, kiedyś Darek Kupczok, który już nie jest między nami, kumpel. No i jeździmy na te imprezy i wspieramy jakoś tak te charytatywne imprezy. A dzisiaj to co? Taki czas na podsumowanie sezonu, czy na takie spotkanie świętujecie? Dzisiaj takie ukończenie sezonu, taka wigilijka, takie, z którymi ludźmi my się nie spotkali podczas roku, to teraz się spotykamy i tak sobie wypić piwo i pogadać, jaki był rok. Tak, fajnie. A właśnie, jaki to był sezon? Fajny był sezon, jeździło się na różne wycieczki, fajnie było, super. To ilu macie członków w tej waszej grupie? Można to tak jakoś podsumować? Tu nas jest około 40 chyba, ale nie przyjechali wszyscy, ale może tak do 60 ludzi, co się tak spotykamy, jeździmy na różne imprezy. Czasami jeżdżą 10 albo 5 ludzi tam gdzieś to i zależy jak się umówimy, gdzie się jedzie. Już się dowiedziałam, że najstarszy motocyklista ma 76 lat? Tak, tak. Najstarszy to jest Lojzik z Cieńca, 76 lat. Ale jest tu więcej kumpli, co mają 74, 70 i jeżdżą na motorach i podoba im się i fajnie. My kumpli z Polski, bo lata właściwie jeździmy, rozpoczęcie sezonu wielkanocne, to już chyba też 20 rocznik, czy który był, czy może więcej. To ja od początku, jak Darek Kupczok, już nieboszczyk, nie ma między nami, kumpel 33 lata, znaliśmy się z Darkiem, byliśmy przyjaciółmi. No i on właściwie założył grupę Stelaki i całe te rozpoczęcie sezonu i od pierwszego dnia tego rozpoczęcia jeździłem na te zloty i spotykaliśmy się i właściwie jesteśmy w kontakcie międzynarodowym z polskimi kumplami. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.